Witam serdecznie, Vanat 44. O rany, wszyscy się już rozjechali. To były naprawdę 3 bardzo intensywne dni. Dużo pogadaliśmy, nie tylko na temat węży. Dużo się poznaliśmy. I tu macie taki bardzo szybki skrót. Dużo próbowaliśmy nagrać, praktycznie nic nie wyszło. Jak wrażenia? Ja jestem mile zaskoczony. Myślałem, że będzie większa patologia, ale jest jak najbardziej na poziomie. Bo mi żyłeś na swoją miarę, dlatego myślałem, że będzie patologia. Dokładnie, dokładnie tak. Musiałem bardzo uważać, co mówię i co robię, no ale... Tak reptarium. Reptarium. Bernie, to jest znak jakości Berniego, pokaż jeszcze raz. Cztery palce tak zwane. Bardzo fajne miejsce, naprawdę warto. Polecam każdemu do obejrzenia. To jest hashtag. Słuchajcie, no trochę lizanie, ale niech słabo będzie. Słabo jesteś influencerem. Sam torf i mamy zwierzęta, no nie? Sam... Lepiej iść na kepsa. Lepiej iść na kepsa, pamiętajcie. Podobało ci się w reptarium? Nie bardzo, no cóż, muszę zmienić. Wiele muszę zmienić. Szybko, gdzie idziemy? Do pytoników. Dobra, to idziemy do pytoników. Jesteśmy na hodowli. Coś tu chłopakom pokażę. Bo to co zawsze inaczej wygląda na filmie, a co innego jest na żywo. Tu jest ten ciekawy wężyk. Zobacz. No to jest ten Genetic Tiger i kwestia tego, że no mam nadzieję, że to jednak nie jest ten Genetic Tiger. Bo tam Brookhammer wszystko wysprzedaje, wszystkie samiczki z niewiadomych względów, ale można by przypuszczać. No i to jeszcze sprzedaje droższe samice tam po 250 euro chyba. No i to jeszcze niedrogo, jeszcze niedrogo. Na szczęście wężyk zaczyna wyglądać inaczej z wiekiem. Sprawdzę wężyka w ten sposób, że będę go dopuszczał do tych samych dokładnie genów, co Brookhammer, nie? I porównam najnormalniej w świecie. Już mam do niego baterkę na przyszły sezon. Chcesz iść do mamusi? To czekaj sekundkę, już się zaprowadzę. I sam czy chcę zrobić do ciemnego genu klauna z Yellow Belly. Klaun dobrze chyba działa z ciemnymi, nie? Ja tak za bardzo tego klauna nie rozkminiałem nigdy dobrze, bo nie jestem zwolennikiem, ale chyba z ciemnymi to jak on tam w ogóle? Fajnie wychodzi Black Pasty, fajnie wychodzi czy Blackhead, ale wszyscy nic innego chciałem powiedzieć. Widziałem u Mateusza Zawady samice. Ono bardzo specyficzną linię Yellow Belly. Jest mega, ładną taką, no widziałem. No, jest mega wykręcona i tylko namawiałem do tego, żeby on to zaczął sprzedawać jako swoją linię, bo naprawdę robi różnicę, robi ogromną różnicę. Widziałem u niego, nie chcę teraz dokładnie skłamać, był clown z tym Yellow Belly, chyba Pin Strip Clown albo Pastel, ale on był mega kontrastowy, gdzie normalnie na Pastel clownie ten kolor schodzi, to Yellow Belly podbija ten kontrast bardzo mocno i pomimo tego, że wąż już był praktycznie dorosły, to trzymał te kolory. Więc to może być gen, który sprawi, że ty się przekonasz do klaunów. To super, no te klauny Mateusza wychodzą naprawdę dobre. Bo ja ogólnie nie jestem zwolennikiem, dlatego że no, na starość z pastelem czy coś, no to robią się takie ciemne. Wiadomo, że ogólnie regiusy się robią brzydsze na starość, ale ja właśnie staram się tego unikać. Ale widzę, że jak się dobrze przykombinuje, to te klauny też dobre potrafią wyjść. U ciebie jak na razie? Jakiś tam zawód lekki? No, na początku był kubeł zimnej wody w hodowli, względem na to, że samica zużyła slagi, była to samica Firefly'a łączona z samcem GKI.
Teraz oczekiwanie na owulację jest u samicy czterogenowej, patrzę co na Fire Calico, łączone z samcem Blackhead i samcem GHI Orange Dream. No i Phantom Pastel łączony z samcem Black Pastel Mojave na Rupa. No i czekamy, no sezon przyniesie. A ty tam jeszcze coś masz innego jeszcze prócz? Znaczy, oprócz tego, że są tygrysy, obecnie już bez bobatów. Siatkę jakąś masz? Nie, jeszcze siatki nie posiadam. Siatka jest przekazana na razie przez Piotra. Mhm. I do tego to teraz zastanawiam się po rozmowie z Bernim na temat Bombali, względu na to, że samice. Bombali, tak. Mhm. Samice chcę połączyć właśnie na hybrydę. No i zakup właśnie Wilidisa zielonego i również połączenie go z pilotą. Ale to jakie plany na przyszły sezon? Wiadomo, że jesteśmy jeszcze w trakcie tego sezonu, ale wiadomo, że to się myśli zawsze rok do przodu. Jak to tam, jakie macie plany i co wam się tam marzy na hodowli w najbliższym czasie? No, u nas z takich planowanych zakupów też, tak? To myślę, że wejście w Supergravela i w samce, żeby mieć pewność, że w tych łączeniach nie powstaje. No, żeby nie było tego Yellow Belly. Yellow Belly or Gravel, tak? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, zakup wizualnego samca Pieda, może z jakimiś, na pewno z jakimiś genami, plus wizualnego samca Albino. Mam dwie samice wizualne i w tej chwili bardziej zależy na wizualnych recesywach niż na kombinowaniu z hetami. Zresztą samiec wizualny to też jest możliwość zrobienia hetów na samicach z genów, bez tego recesywnego genu. I co jeszcze? Teraz widzieliśmy od Berniego samca asfalta na kolejny sezon. Bo on jest to, czasem się wąż napnie, no nie? I jest tak sztywny, że nie jesteś w stanie tego zrobić, ale jeśli... Czujesz teraz? Czuję, że przeskakują pod palcami... To zarąbiście by było, czyli może siąść, nie? Jeden pęcherzyk jest na początku większy, no i tutaj jest jeszcze sporo takich drobniejszych, tak? Tylko trzeba to zrobić z czuciem. Mhm. Chcę sprawdzić. Jak wrażenia ogólnie z pobytu Zakopanem? Dobrze. Fajnie. No, pogoda siadła, zarąbista to przede wszystkim. Najważniejsze, że pogoda siadła. I poznać osobiście, bo to jest małe z Michałem. Nie wiem, sam mamy kontakt cały czas, bo jesteśmy praktycznie sąsiadami w Warszawie, ale czy ciebie, czy Pawła Berniego nie mam okazji zbyt tak, często spotykać. No, najgorzej, że nie udało nam się z nimi żadnego tam filmu nagrać, nie pogadać. No ale to tak naprawdę było nieistotne to nagrywanie. Robimy to przy okazji. No, jak już jesteśmy. No, ale bajerzymy tak naprawdę od 3 dni non-stop o różnych tematach, głównie wiadomo o wężach, ale wszystko się przewinęło już. Więc w Reptarium byliśmy, też tam coś nagrywaliśmy, oczywiście nie wyszło, bo źle się nagrywał dźwięk i tak dalej. No nic, pozdrawiamy serdecznie w takim wypadku w okrojonym składzie. Ostatni wieczór, myślę, że czas zacząć. Musimy chyba go zakończyć jakąś, to się nazywa Zielona Noc, nie? Zielona Noc. No. To może być, a może tym razem może być kolorowa noc. Znowu? No. Trzymajcie się. Zachęcam do komentowania. Tomek, a co masz w tym dolnym pudle? Bye.